Rolnicy zablokowali S7 na północy Polski. Zaraz szczegóły. Będą pieniądze z KPO, PiS reaguje i komentuje, posłuchajcie jak. A za 2 minuty jeszcze więcej polityki. 7 dzień tygodnia w Radiu Z. 9. Rolnicy blokują trasę S7 w Nowym Dworze Gdańskim, informują drogowcy. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi, a po południu zacznie się blokada A2 przy granicy z Niemcami. Przewoźnicy apelują do rolników, by nie blokowali kolejnych przejść granicznych. Po stronie Polski i Ukrainy przez protest utknęło 9 tysięcy ciężarówek. Więcej Daniel Wrzos. Rząd powinien wypłacić odszkodowanie przewoźnikom, których ciężarówki stoją na granicach i tracą w ten sposób dochód, mówi prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Marek Wroński i dodaje, że kolejne blokady na zachodniej granicy mogą pogrążyć mniejsze firmy. W tym momencie jakiekolwiek zaburzenia w międzynarodowym transporcie drogowym na polskich granicach, jest to dla nas dodatkowy cios, którego możemy nie wytrzymać. Według Wrońskiego protest rolników na granicy uderza w polski interes gospodarczy. Blokada przejścia na A2 w Świecku ma się zacząć o 13 i potrwać dobę, a nie 4 tygodnie. Rolnicy wzięli pod uwagę prośby przewoźników. Opozycja komentuje zapowiedź szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o odblokowaniu 137 miliardów euro z KPO dla Polski. Były rzecznik rządu PiS Piotr Müller mówi, że ostatni ruch świadczy o jednym. Że wcześniejsze decyzje miały wymiar polityczny, bo nic się nie zadziało takiego w ustawodawstwie polskim, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, o sądownictwo, żeby Komisja Europejska mogła stwierdzić, że doszło do zmiany prawa w Polsce. W ustawodawstwie się nie zadziało, ale minister sprawiedliwości Adam Bodnar pokazał w Brukseli jasny plan przywracania praworządności w Polsce. Nie słychać kazania, bo dziecko płacze albo rozrabia w kościele. Proboszcz Fary w Pleszewie w Wielkopolsce znalazł na to sposób. Jedną z kaplic w kościele przystosował dla najmniejszych dzieci, które nie mogą wysiedzieć w jednym miejscu podczas nabożeństwa. To wyjście naprzeciw potrzebom rodziców, wyjaśnia ksiądz Dariusz Brylak. Mamy całkiem sporo bardzo małych dzieci w kościele, które dzisiaj ze względu na różne sytuacje, mamy dużo ADHD, mamy dużo aspergerów, dzieci rozbrykanych, więc wchodzimy rodzicom tych dzieci, bo to nie jest tak jak jeszcze 20 lat temu, że dziecku się przykazało i wszystkie siedziały jak trusia w kościele. Rodzice z dziećmi mogą uczestniczyć we mszy, bo w kaplicy założono dodatkowy głośnik. My słuchamy teraz 7 dnia tygodnia. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Oglądaj na radioz.pl i w onet.pl. Zaprasza Andrzej Stankiewicz. Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest 7 dzień tygodnia w Radiu Z, najważniejsze polityczne rozmowy weekendu. A dziś moimi i Państwa gośćmi są pan Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Pani Małgorzata Paprocka, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry Państwu. Pan Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Tomasz Trela, Lewica. Dzień dobry. Pani Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, witam. Drodzy Państwo, mijają 2 lata od napaści Putina na Ukrainę. Do Kijowa zawitali zachodni przywódcy, w tym premierka Włoch, premierzy Kanady i Belgii oraz szefowa Komisji Europejskiej. Doszło też do zdalnego szczytu państw G7. Z Kijowem połączył się między innymi Joe Biden, premier Japonii, Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec i przedstawiciel Francji, szefa francuskiego MSZ-u. Państwa G7 zapewniły, że nadal będą wspierać Ukrainę, że będą odpowiadać na jej pilne potrzeby finansowe i będą dalej starać się o pogorszenie źródeł dochodów Rosji. Chciałbym zapytać Państwa, jak po tych 2 latach Państwo oceniają kolejne deklaracje, czy coś realnie z nich wynika? Pani Małgorzata Paprocka. Panie redaktorze, wojna, czy ta nowa odsłona tej wojny faktycznie trwa już kolejne 2 lata i tutaj stanowisko Polski w żaden sposób nie może się zmienić i oczywiście jest pełne wsparcie pana prezydenta, ale też podkreślam tutaj współpracę z rządem, tak jak wcześniej był to rząd Prawa i Sprawiedliwości, tak dzisiaj rząd koalicyjny. Tutaj rozbieżności w ramach polskiej sceny politycznej wrażenie, nie ma. Patrzę na świat zewnętrzny. Amerykański kongres jest podzielony w sprawie pomocy Ukrainie, a po wizytach w Paryżu i Berlinie premiera Tuska ja nie widzę u niego szczególnego optymizmu. Informacje są takie, że tam niewiele udało się uzyskać, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Były prezydent Niemiec Joachim Gauck krytykuje opieszałość niemieckich władz w dostawach broni dla Ukrainy i sugeruje, że Berlin, obecne władze Berlina nie chcą narażać na szwank roli takiego pośrednika między Rosją a Ukrainą. To takie mamy realia w tej chwili. Panie redaktorze, ale to w żaden sposób nie zmienia naszego punktu widzenia i naszej konieczności dalszego, tutaj jasnego i bardzo twardego stanowiska. Przypominając te prorocze słowa świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego,
Kaczyńskiego, no, nasza sytuacja i nasze położenie geopolityczne jest bardzo trudne i to nie zwalnia władz polskich z zabiegania o wsparcie dla Ukrainy, oczywiście u tych najważniejszych partnerów, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Bo po prostu wpływa to bezpośrednio na nasze bezpieczeństwo. Na jutro jest planowana wizyta pana prezydenta w Paryżu na zaproszenie pana prezydenta Macrona i to na pewno będzie jeden z głównych tematów tych jutrzejszych rozmów. Pan minister Marek Sawicki, bardzo proszę. No cóż, można rzec, że na Zachodzie bez zmian. Ta wojna trwa już 10 lat. Ta wojna także to już jest ponad 15 lat, prawie 16 od inwazji na Gruzję, więc Zachód nie wyciągnął wniosków z tamtych zdarzeń, bo ja przypomnę, że rozbrojenie budapesztańskie Ukrainy gwarantowały Stany Zjednoczone. Mówi pan o takim pakcie, który gwarantował po rozpadzie ZSRR w zamian za to, że Ukraina pozbyła się broni radzieckiej atomowej, gwarantowały jej ze strony państw zachodnich niezależność. No tak i ten... jest. I w 2014 roku, kiedy ta niezależność, ta integralność terytorialna została naruszona przez Rosję, Stany Zjednoczone praktycznie i Wielka Brytania nie zareagowały. Dobrze, panie ministrze, to gdzie będziemy za rok? Gdzie będziemy za rok? Będziemy dalej w stanie wojny. Ja mówiłem tutaj w studio 2 lata temu, że to nie jest wojna na 3 miesiące, tylko to jest wojna na kilka lat. I w mojej ocenie, jeśli ta wojna za 3 lata się skończy, to daj Boże. Natomiast jakim efektem tego nikt nie jest w stanie dzisiaj przewidzieć. I ta pomoc Zachodu, szczególnie w tej chwili wątpliwości Stanów Zjednoczonych, ale nie ukrywajmy, przecież Francja też i Włochy bardziej były zawsze rusofilne niż, że tak powiem. Ale zwróćmy uwagę, że pani premier Meloni była fizycznie, pojawiła się w Kijowie wczoraj na rocznicę. No, bo widać wyraźnie, że tutaj ta integracja i ten nacisk Polski na Unię Europejską sprawia, że nawet ci, którzy jeszcze niedawno byli przyjaciółmi Putina, mówię to o pani Meloni, no w tej chwili wiedzą, że przyjaźń z Putinem nie służy całej Europie, więc być może da się zmobilizować Europę do tego, żeby także wzmocniła swój przemysł zbrojeniowy, bo nie możemy tylko i wyłącznie polegać na dostawach ze Stanów Zjednoczonych czy z Korei. My także musimy uczestniczyć w rozwoju przemysłu zbrojeniowego Europy i wydaje się, że ten pomysł na komisarza dotyczący w sprawie chociażby obronności, bo przecież nie unijnego komisarza do spraw obrony. Tak, do spraw obrony jest pomysłem dobrym, bo trzeba zintegrować przemysł europejski, który ma potencjał, Europa, która ma potencjał gospodarczy na co najmniej 8-krotnie większy niż Rosja, no nie może bać się Rosji. Czas najwyższy przestawić europejską gospodarkę w trybie szybkim, bo jeśli w ciągu 2 lat nie będziemy w stanie na bieżąco produkować tyle amunicji, żeby zneutralizować ewentualną możliwość bojową i produkcyjną Rosji, no to będziemy nadal zagrożeni. Ale ja wspomnę tę wypowiedź byłego prezydenta Niemiec Joachima Gauka, zresztą polityka wyjątkowo życzliwego Polsce i Ukrainie, który krytykuje obecnego kanclerza niemieckiego Olafa Scholza, bo pan minister powiedział o produkcji amunicji w Unii Europejskiej. Niemcy mają potężne pociski manewrujące Taurus, które mogłyby zmienić sytuację na froncie. Olaf Scholz nie chce ich przekazać, uznając, że to byłoby... że to jest ryzyko większej eskalacji, w której Niemcy nie chcą brać udziału, pani Agnieszka Pomaska. Jedno zdanie. Panie redaktorze, naprawdę strefa wpływów rosyjskich w Niemczech jest tak głęboka, że potrzeba będzie pewnie jeszcze co najmniej 10-lecia, żeby ją osłabić. Pani Agnieszka Pomaska, Platforma Obywatelska. Znaczy po pierwsze najgorzej, jakbyśmy myśleli, że nic się nie da zrobić. Nie, ja chcę cała Europa... zapytać, co się nie, da to zrobić. Nie jest, to nie jest uwaga do pana, panie redaktorze. Ja bym po prostu chciała, żebyśmy wyszli z tej pętli mówienia, że ten Zachód jest zły albo nic się nie zmieniło. Nie tylko cała Europa, ale myślę, że wielu liderów światowych jest pod ogromnym wrażeniem wystąpienia ministra Sikorskiego podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ. I to też pokazuje, że dzisiaj na barkach Polski, liderów polskich, ministra spraw zagranicznych, premiera Donalda Tuska, leży przyszłość także Polski, bo dużo taniej i myślę, że do tego powinniśmy przekonywać naszych europejskich, światowych partnerów i dużo bardziej opłaca się dzisiaj pomóc Ukrainie bronić się i wygrać, niż później angażować się w międzynarodowy konflikt. No przecież wiemy, że ambicje
Putina i Rosji i ich nieprzewidywalność jest bardzo poważna. Może być to bardzo poważne zagrożenie dla innych krajów, więc to jest kluczowe, żeby dzisiaj nie tylko w Europie było takie przekonanie, że sprawa jest bardzo poważna i że wojna, która się toczy u naszych granic, nie dotyczy tylko Ukrainy, nie jest zagrożeniem tylko dla Polski, ale dla całego współczesnego świata. I tak, uważam, że dzisiaj też na naszych barkach jako polskich polityków leży to, żeby każdego przekonywać do inwestowania czy przekazywania amunicji, szkolenia żołnierzy ukraińskich i to jest kluczowe. Do dzisiaj tak naprawdę toczy się bój o przyszłość. Pani poseł, jak ja mam rozumieć wypowiedź pana premiera sprzed kilku dni, że razem z ministrem spraw wewnętrznych podjął decyzję o szybkiej modernizacji zaporu granicy z Białorusią i że będą na to dodatkowe środki? Czego to jest element? To jest element przygotowań do potencjalnej agresji czy do wojny hybrydowej ze strony Rosji? Bo spora część polityków Platformy krytykowała budowę tego muru. Znaczy, my krytykowaliśmy przede wszystkim sposób, w jakim to się odbywało, no bo przecież znamy, nie wprost, ale też częściowo związaną z tym aferę wizową, bo przy okazji się okazało, że nie tylko można w internecie sprawdzić, jak tanio sobie załatwić, znaczy nie tanio, ale jak można sobie kupić wizę, ale jak można też łatwo przekroczyć granicę mimo tego muru, mimo tej zapory. Więc jeśli już wydane zostały ogromne pieniądze na ten mur, to musimy go uszczelnić. Znaczy on musi być skuteczny. Nie będziemy rozbierać muru. Nie, sprawimy, że te pieniądze, które już na to zostały wydane, będą wydane dobrze do końca, że ten mur będzie szczelny, bo te prowokacje na granicy oczywiście cały czas się dzieją. Ta granica nie została mimo muru uszczelniona i chodzi o to, żeby to ten proces skutecznie przebiegł do końca, żeby ta granica po prostu była szczelna, bo niestety poprzednia ekipa rządząca bardzo dużo lubiła mówić o zaporach, o granicy, o obronności, a działo się, umówmy się, to wszystko nie zawsze skutecznie. Drodzy Państwo, ja Państwu polecam to wystąpienie ministra Sikorskiego na Radzie Bezpieczeństwa ONZ. On się tam starł z ambasadorem rosyjskim. 4-minutowy występ, bardzo skondensowany wykład politologiczno-militarno-historyczny. Kluczowe zdanie brzmiało tak, że Rosja oskarża nas jako Polaków, nasz region, o to, że jesteśmy więźniami rusofobii, ale fobia jest strachem nieracjonalnym, mówił Sikorski. Tymczasem Rosja niemal codziennie grozi nam jądrową zagładą, a zatem niechęć do niej ma jakieś uzasadnienie. Pan poseł Tomasz Trela, nie było ani prezydenta Andrzeja Dudy, ani Donalda Tuska na obchodach tej rocznicy, drugiej rocznicy ataku Putina na Ukrainę. To jest jakiś sygnał pogarszających się relacji między Polską a Ukrainą? Nie, ja myślę, że nie, dlatego że jak patrzymy na naszych polityków i na pana prezydenta i na pana premiera, to chyba nie ma bardziej jednoznacznego stanowiska, jeżeli chodzi o wsparcia i pomocy dla Ukrainy. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że sytuację mamy w tym roku wyjątkową, dlatego że eskalacja i próbę takich hybrydowych ataków na granicę i Polską mogą się pojawiać, dlatego że mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. Ja tutaj bardzo wspieram... Pan łączy te dwie rzeczy? Tak, ja łączę, dlatego że ja słyszę, co wypowiada pretendent do tego urzędu, pan Donald Trump. Słyszę, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości kibicują Donaldowi Trumpowi. Nawet wczoraj widziałem takie zajawki z debat i wystąpień takich skrajnych polityków prawicowych i tam taki nasz brylancik, pan poseł Janusz Kowalski, wspiera i popiera Donalda Trumpa. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że jeżeli Putin ma wykorzystywać sytuację geopolityczną międzynarodową, to na pewno najważniejszym elementem jest wykorzystywanie trwającej kampanii w Stanach Zjednoczonych. Zresztą, tak jak pan sam zauważył, republikanie nie są tak ochoczo zaangażowani i chętni do wspierania i przekazywania środków finansowych na rzecz Ukrainy. Dlatego chciałbym tutaj nawiązać do tego, o czym mówił pan minister Sawicki, bo myślę, że my nie powinniśmy absolutnie bać się tego, żeby w ramach Unii Europejskiej stwarzać taką jednostronną alternatywę. Zarówno przemysł zbrojeniowy, jak i ten komisarz do spraw obronności
wolności, to powinna być nasza alternatywa, że my oczywiście jako sojusznika mamy po swojej stronie Stany Zjednoczone, ale proszę sobie wyobrazić, co by się mogło wydarzyć, gdybyśmy spotkali się na początku 2025 roku, czyli dokładnie za rok, a prezydentem byłby Donald Trump. Mielibyśmy zupełnie inną sytuację. Jeżeli ktokolwiek myśli, że Donald Trump będzie tak jak Joe Biden chciał udzielać wsparcia, pomocy, jeżeli ktokolwiek myśli, że Donald Trump spotkałby się z rodziną Nawalnego, to jest w wielkim błędzie. Ja uważam wręcz, dalej pójdę, Donald Trump może być sprzymierzeńcem Putina, a sprzymierzem może polegać na tym, że on będzie bardzo neutralny. A neutralność Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o agresję Rosji na Ukrainę, jest bardzo niedobra. Dlatego my powinniśmy jako Polska nadawać ten ton i bardzo dobrze, dlatego że pan premier Tusk, ale też pan minister Sikorski, ja próbowałem sobie sięgnąć w pamięci wystąpienie poprzednich ministrów zarządów Prawa i Sprawiedliwości, no to powiem szczerze, nie przesadzajmy ze spływaniem się trochę. Minister Sikorski po to jest naszym przedstawicielem, tak, żeby ale, takie dysputy tak, z rosyjskim ale ambasadorem to, prowadzić. Tak, ale to jeszcze, tylko że taka dyskusja, która jest na ustach opinii publicznej, międzynarodowej, pokazuje, jak my się sytuujemy w tej sprawie jako to Polska. To prawda, ale nadajemy ton, panie pośle, chcemy nadawać ton. Pamiętamy wszyscy, kiedy ostatni raz pan Radosław Sikorski był bohaterem rozmowy ambasadorów w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i to był jego nieszczęsny tweet, który sugerował, że to Amerykanie wysadzili w powietrze Nord Stream. Dobrze, odłóżmy to trochę na bok do pana Karola Karskiego pytanie, bo ja będę podtrzymywał. Chciałbym, żebyśmy rozwinęli ten wątek. I są napięcia w relacjach Polski i Ukrainy. Konflikt dotyczy głównie napływu produktów rolnych z Ukrainy. Słyszeli państwo w wiadomościach Radia Z przed chwilą kolejne protesty rolnicze. Tych protestów jest bardzo dużo w całej Polsce. I chciałbym pana zapytać o to, jak można te kwestie uregulować na poziomie unijnym, bo mam wrażenie, że polskie władze są trochę osamotnione, negocjując z Kijowem czy embargo, czy ograniczenie, czy wpuszczanie częściowe produktów rolnych z Ukrainy. Czy no... Nie możemy tracić z pola widzenia ogólnej sytuacji. Jest wojna na Ukrainie. Jest to coś, co zagraża bezpieczeństwu bezpośrednio całej Unii Europejskiej, w tym także Polski. Ale panie pośle, ale jest pan specjalistą od prawa międzynarodowego. Co można zrobić? My to wszystko wiemy, że jest wojna. Za waszych czasów, ale właśnie chodzi o to, byśmy się nie wspierali, nie szukali problemów między sobą. Akurat, ale jest pewien problem. Wie pan, my nie szukamy go między sobą. Ukraińskie rolnictwo wjechało do Unii Europejskiej. To wypycha, po pierwsze wypycha z polskiego rynku nasze krajowe produkty, po drugie uniemożliwia eksport polskim rolnikom do krajów Europy Zachodniej. Zaraz co można zrobić, panie redaktorze. Zaraz do pana ministra oczywiście się zwrócę. Natomiast mamy konkretną sytuację i to jest pewien problem nie wykreowany przez Polskę, nie przez Ukrainę, tylko pewna sekwencja zdarzeń do tego doprowadziła. Znaczy, po pierwsze, nie należy tej atmosfery zagęszczać. Mimo wszystko ze strony obecnie polskiego rządu mamy do czynienia z pewnymi takimi sygnałami, no, które niepotrzebnie podnoszą temperaturę tego sporu. Co ma pan na myśli? No, przykładowo brak reakcji na propozycję ukraińskiego rządu, aby spotkać się na polsko-ukraińskiej granicy. Przyjeżdżają ministrowie ukraińscy. Tutaj nie ma wyciągniętej ręki. Z drugiej strony to tworzy taką symbolikę zupełnie niepotrzebną. No teraz... Chwileczkę, bo drodzy państwo, oczywiście tak jest, że Ukraińcy, czy premier ukraiński oczekiwał, zażądał, czy zaproponował, jak zwał pan Danisz Szmychal, żeby polskie władze przyjechały na przejście graniczne i rozmawiał z Ukraińcami, z ukraińskimi władzami. W trybie pilnym, kiedy już mieliśmy gości z Unii Europejskiej. Kiedy premier Tusk mówi, przecież mamy wyznaczone 28 marca konsultacje międzyrządowe w Warszawie, mimo że premier powiedział to, co powiedział, zaraz państwo usłyszą, co powiedział pan prezydent, no to delegacja ukraińskiego rządu właśnie z premierem Denisem Szmychalem demonstracyjnie się na przejściu granicznym Korczowa-Krakowiec pojawiła i jeszcze pan premier Ukrainy powiedział, że jeżeli do tego 28 marca nie znajdziemy jakiegoś rozwiązania w kwestiach rolnych, to Ukraina grozi nam zamknięciem swojego rynku, czyli środki odwetowe, zapowiedziała. Posłuchajmy pana prezydenta, pan prezydent na ten temat właśnie. Ja się też zgadzam z tym, że trudno jest prowadzić negocjacje jakiekolwiek na granicy, a poza tym co ma być, przepraszam, negocjowane, że rolnicy mają przestać protestować? W moim przekonaniu rolnicy mają rację. Ale prezydent Zełenski wyraźnie powiedział, liczę na twoje wsparcie, Andrzeju, proszę o wsparcie i chciałbym, żeby to spotkanie odbyło się w ciągu najbliższych godzin, najlepiej do 24 lutego. Ale ja mam głębokie poczucie, że ja wsparłem
sprawę ukraińską, bo ja powiedziałem panu premierowi Donaldowi Tuskowi, mówię, panie premierze, to pan przez wiele lat był w Brukseli jednym z najważniejszych polityków w Unii Europejskiej, absolutnie, top of the top. Pan zna wszystkich w Komisji Europejskiej, nie tylko tych, którzy dzisiaj pełnią ważne stanowiska, ale również większość funkcyjnych w Komisji Europejskiej, czyli urzędników europejskich. Proszę z nimi rozmawiać, bo to jest problem europejski. Trochę pana zostawił na spalonym, pan prezydent, panie pośle. No, nie, akurat. Jasno, jasno wsparł pana premiera w tej kwestii. Znaczy mamy do czynienia z sytuacją, w której akurat to nie prezydent Zełenski wybierał się na granicę i no dobrze, to nie ale chodziło o spotkanie obu prezydent Duda jednoznacznie powiedział, że jakby nie ma nie co negocjować na granicy. Tak. No, nie skłóćmy się co do tego, co wypowiedź prezydenta była jasna. Nie chcemy tracić czasu, żeby to powtarzać jeszcze pan raz. Pan redaktor co uważa, że zrobić? Ja powinienem podzielać wszystkie poglądy, nie, które nie, pan nie. Chcę się dowiedzieć z punktu widzenia prawa międzynarodowego. Drodzy państwo, mamy taką sytuację, że Unia Europejska dogadała się z Ukrainą, jeżeli chodzi o sprowadzanie produktów żywnościowych, tylko wyznaczyła takie kontyngenty, które odpowiadają importowi z ostatnich 2 lat. A zatem de facto zalegalizowała duże ilości żywności wpływające w kolejnych latach. Polska się nie chce na to zgodzić. I pytanie, co w takim razie my możemy przez tę Unię zrobić? Czy Unia oczywiście powinna tutaj przywrócić embargo? Mamy do czynienia z sytuacją bardzo prostą. Eksport zbóż ukraińskich w 90% jednak w tej chwili jest prowadzony innymi drogami. Drogą morską głównie. Głównie drogą morską. Nie w 90%, w 50%. No, oni Ukraińcy twierdzą, że w 90%. Nie. Znaczy, ja akurat ufam tym danym, zresztą one są bardzo prawdopodobne. Te około 10%, które tutaj wpływa, mam wrażenie, że one jednak docelowo wpływają tutaj nie po to, aby być tranzytem, ale jednak, aby pozostać w Unii Europejskiej. To jest świadoma polityka. Ukraina znajduje się w stanie wojny, potrzebuje środków finansowych. No chcą to sprzedawać. No to pozbawia rynku polskich rolników. Tak. I oczywiście powinniśmy pomagać Ukrainie, tak jak pomagamy od 2 lat, a także jeszcze wcześniej, przed rozpoczęciem tego pełnoskalowego konfliktu. Natomiast no, trzeba podejmować działania no, w sposób zbalansowany, wyważony, taki, aby sobie samemu nie szkodzić, ale jednocześnie pomagać Ukraińcom. I do tego potrzebna jest skoordynowana polityka unijna. W związku z tym no, polski rząd powinien jednak zabiegać o to, aby to Unia podejmowała decyzje w tym zakresie. No, czyli trzeba przywrócić embargo. No dobrze, tylko wie pan, mi pan powie, że człowiek, który jest w tej chwili komisarzem rolnym w Unii Europejskiej, to nie jest wasz w sumie człowiek, pan Janusz Wojciechowski. No to kto ma to zrobić? Jednocześnie, drodzy państwo, żeby... Ale zgrabny żeby, żart. Nie no. Nie, prawda. Akurat pan komisarz Wojciechowski odpowiada za rolnictwo wewnątrz Unii Europejskiej. Tutaj mamy do czynienia z handlem zagranicznym. To jest sfera odpowiedzialności komisarza... Pan Marek Sawicki, jeszcze dodam, drodzy państwo, do tej sytuacji, w której Ukraińcy twierdzą, że przed premier Ukrainy wspomniany, że oni nie sprzedają już zboża w Polsce w tej chwili, że nie ma takich sytuacji, że ono idzie dalej, to po pierwsze. Po drugie dodam, że to zboże właśnie wypycha polski eksport do kraju dawnej Unii. Dodam jeszcze, żeby skomplikować sytuację, że Unia wciąż kupuje produkty rolne z Rosji, w tym zboże z Rosji. A właśnie. 40% do Hiszpanii idzie. Pan Marek Sawicki jako były minister rolnictwa. Panie redaktorze, są 2 główne problemy, które trzeba w tej chwili rozwiązać. To jest problem tak naprawdę, jeśli chodzi o politykę rolną, tych tak zwanych ekoschematów i części Zielonego Ładu. I tego rolnicy domagają się i w tej sprawie domagają się decyzji. I drugi problem, z którym Unia Europejska na najbliższe 10 lat musi się zmierzyć, to jest kwestia nadwyżek produkcji żywności i w Europie, i w Ukrainie. I te nadwyżki żywności muszą wyjechać do Afryki. Na to nie potrzeba naprawdę wielkich pieniędzy. Na to potrzeba 5-7 miliardów euro, żeby rocznie przygotować kontrakty terminowe i przynajmniej pszenicę, jej przetwory, kukurydzę wywieźć do Afryki i wywieźć na Bliski Wschód. I tym powinna się zająć Polska, Francja i Niemcy. Mamy ku temu stosowne firmy, mamy ku temu stosowne zakłady przetwórcze i powinniśmy takie
kontyngenty, że tak powiem, humanitarne. Pana kolega były europoseł Czesław Siekierski jest ministrem rolnictwa. No przecież macie platformę w ramach Unii Europejskiej. No i panie redaktorze, i panie redaktorze, Unii do spraw rolnych, panie redaktorze, po pierwsze, już w sprawie Zielonego Ładu jest bardzo dużo ustępstw, bo już mamy sytuację, w której nie będzie z ograniczenia stosowania nawozów, nie będzie ograniczenia o 50% stosowania pestycydów, zmienia się system ugorowania na aktywną uprawę roszczeń wysokobiałkowych. Chodzi o to, że miały być ograniczenia dotyczące pestycydów, miało być obowiązkowe ugorowanie ziemi, Unia się z tego wycofuje. Tu już są zmiany. Nie wchodźmy w detale. Ursula von der Leyen obiecała na pomoc rolnikom 1,4 miliarda euro. A jeżeli chodzi euro, o import z Ukrainy, są jakieś możliwości. Więc panie redaktorze, właśnie, jeśli chodzi o Komisję Europejską, dwa lata nie zrobiliśmy nic, żeby zwiększyć przepustowość naszych kolei i portów. I teraz mamy sytuację taką, że przez te same koleje i przez te same porty, kiedy myśmy wcześniej eksportowali tą drogą swoje zboże, bo my mamy 35% nadwyżki produkcyjnej w rolnictwie w różne regiony świata, to ten kolej i te porty zajęły w pierwszeństwie produkty ukraińskie. I nasze nadal zalegają w magazynach. I nam naprawdę potrzeba niewiele. Jeśli byśmy ten 1,4 miliarda euro przeznaczyli na wykupienie tego, co jest w polskich magazynach w nadwyżce, to spokojnie te 7 milionów ton zboża wywieziemy w regiony Afryki. Bo mamy taką nadwyżkę. Jak pan rozumie to? Róbcie to państwo. Rządzicie teraz. No i będziemy to robić, panie pośle. No problem polega na tym, że przez dwa lata żeście nie uczynili nic. Bułgarzy i Rumuni wystąpili do Unii Europejskiej o pieniądze na modernizację taboru kolejowego i portów. Myśmy nie wystąpili nawet o 1 euro. A dlaczego? Dlatego, że modernizowany za polskie pieniądze port zbożowy w Gdyni miał być wydzierżawiony prywatnemu podmiotowi. Gdybyśmy na to przeznaczyli pieniądze unijne, byłaby to niedozwolona pomoc publiczna. Panie ministrze, jak pan odbiera tę groźbę ukraińskich władz, że wprowadzą środki odwetowe, jeżeli do 28 marca, czyli do tych konsultacji międzyrządowych, granica nie zostanie odblokowana, bo my w tej chwili praktycznie stosujemy embargo na import. Ja bym zalecał kolegom z Ukrainy, żeby nie stawiali, że tak powiem, tego typu ultimatów, dlatego, że Polska jest dzisiaj jedyną drogą na zaopatrzenie ich, nie tylko wojenne, ale również humanitarne. No to, ale chwilę, panie ministrze. Więc nie ma naprawdę sensu. Czy pan sugeruje, czy pan widzi związek, bo ja do tej pory takiego związku nie widziałem i w wypowiedziach premiera, i prezydenta. Czy pan widzi związek? Nie, Polski. Pana prezydenta Dudy, pana premiera Tuska, którzy mówią o działaniach zdecydowanych, jeżeli chodzi o ochronę rynku, ochronę rolnictwa i innych branż zagrożonych otwarciem rynku na Ukrainę, ale z drugiej strony mówią, że niezmiennie, i to tutaj jest konsensus, idą transporty zbrojeniowe, idą transporty humanitarne, a pan tu buduje taki związek: nie groźcie nam, bo broni idzie przez Polskę. Nie no, panie redaktorze, Ukraińcy mogą grozić. Premier i prezydent Ukrainy może stawiać, że tak powiem, warunki i wzywać polski rząd do natychmiastowego stawienia się na granicy i rozmów, a Polska nie może się odezwać w ogóle. Ale ja mam wrażenie... Musi być jakaś proporcja. Ale to czym by pan konkretnie zagroził? Ale ja tu nie... Pan nie będzie przepuszczał transportu? Ja to o żadnej groźbie nie mówię. No ale ja mówi... No jak? Nie, panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam. Ukraina znacząco zwiększyła swój eksport. Przez Bułgarię, Rumunię... Ja to wiem, ale co pan chce powiedzieć? Nie eskalujmy tego. Zastanówmy się, co można wspólnie zrobić. Ukraińcy naprawdę przelewają krew. Oni giną. Oni codziennie giną. No to tym bardziej pytam, czy można uzależniać kwestie rolne od pomocy. Ale ja tego nie uzależniam. Pan minister nie uzależnia. Ja tego nie uzależniam i bardzo mocno to stawiam, bo jeśli chodzi o pomoc humanitarną, to jasno również zwracamy się do polskich rolników, że nie może być blokowania pomocy humanitarnej i transportu wojskowych. I to rolnicy także rozumieją. Pan Tomasz Trela i potem pani poseł Agnieszka. Ja powiem tylko jedno zdanie. Przez te dwa lata Polki, Polacy pomogli tak bardzo naszym przyjaciołom z Ukrainy, że dzisiaj stawianie tego typu warunków, że jeżeli wy do 28 marca nie zrobicie czegoś, to my zrobimy coś, jest nieeleganckie, niewłaściwe i bardzo jednoznacznie powinniśmy powiedzieć, nie zgadzamy się na takie traktowanie. Nie może być tak, że na platformie społecznościowej prezydent kraju, który walczy o swoją ojczyznę, będzie wzywał władze blisko 40-milionowego narodu w centrum Europy do tego, że mają stawić się
na granicy. Nie. Który najbardziej im pomaga. My też powinniśmy powiedzieć bardzo jednoznacznie. Będziemy pomagać, będziemy wspierać. To jest bezpieczeństwo Europy i świata, ale nie pozwolimy sobie, żebyście stawiali nam warunki. I dlatego to nasze stanowisko musi być zdecydowane, jednoznaczne i bardzo dobrze, że pan premier Donald Tusk i bardzo dobrze, że pan prezydent Andrzej Duda w tak ważnych sprawach mówią jednym głosem i mówią zdecydowanym głosem i ja ten głos wspieram i popieram. Ale pojawiają się, drodzy państwo, widzieli państwo pewnie albo słyszeli państwo takie sygnały wśród protestujących rolników, daleko idących deklaracji, nie tylko gospodarczych. Putin zrób porządek z Ukrainą i Brukselą, z naszymi rządzącymi. Panie rzekasz, naprawdę, ja czy my mamy o idiotach rozmawiać, panie którzy ministrze, gdzieś tam być może inwigilowani przez ruskich, że tak powiem, troli, czy ruskie służby robią głupoty? To ja nie robią wszyscy rolnicy. Ale chcę powiedzieć, jeśli pan pozwoli, taki transparent pojawił się w czasie jednego z protestów. Rolnik Piotr G. usłyszał zarzuty publicznego nawoływania do wszczęcia wojny przeciwko Polsce i chwalenia prowadzenia wojny przeciwko Ukrainie. Ja mam nadzieję, że polskie służby znajdą tego, kto mu ten transparent powiesił, bo ja nie wierzę, że to zrobił rolnik. Ale to jakby, ja uważam, że indywidualne jakieś zachowania nie powinny przysłaniać istoty problemu, bo problem jest realny i to Donald Tusk taką przypuścił ofensywę dyplomatyczną w Unii Europejskiej, dzień po dniu spotykając się z liderami europejskimi, żeby właśnie ich przekonywać, że ten protest jest po pierwsze uzasadniony, po drugie, że sytuacja na tym wewnętrznym rynku rolno-spożywczym powinna być oddzielona od naszej polityki i wsparcia Ukrainy, wojny, dostarczaniu amunicji, o czym wcześniej mówiliśmy. To są dwie odrębne kwestie, chciałabym to zaznaczyć, ale to tak, dzisiaj Polska przyjęła taką rolę, że przekonuje, że i tak jest, mówił zresztą o tym prezydent Duda, to jest problem nie tylko Polski, bo przecież protesty rolników są w całej Europie, tylko to jest problem unijny. I ten problem powinien być rozwiązany na poziomie unijnym. I na tym też polega dzisiejsza różnica pomiędzy tym, co się dzieje teraz, a 8 lat temu. Znaczy trzeba szukać w Unii Europejskiej partnerów, przekonywać i nie ma lepszej osoby do tego w Polsce niż Donald Tusk. Donald Tusk to robi. Obrażanie się tupanie nóżką nie działa na żadnym poziomie w dyplomacji. Ja nie mam wątpliwości, że to zostanie wkrótce rozwiązane. Panie posłanko, ja tylko zwracam uwagę, że... Bo bezpieczeństwo żywnościowe nie tylko Polski i Unii Europejskiej musi być zapewnione i polscy rolnicy muszą mieć przekonanie, że nie będą traktowani, czy nie będą rolnikami drugiej kategorii, dlatego, to działajcie. Panie poseł, przypominam, od 5 czerwca tańsza, czy gorsza jakość i żywność. Od 5 czerwca będą obowiązywać limity w imporcie cukru, drobiu i jaj z Ukrainy. Te kontyngenty, to są ustalenia unijne. Będą ustalone w oparciu o wwóz tych produktów do Unii w ostatnich 2 latach, a zatem po wybuchu wojny, kiedy ten eksport ruszył, w pozostałych obszarach, czyli na przykład zbóż. No oczywiście jest to zły mechanizm, dlatego, że panie redaktorze, dotyczy całej Unii Europejskiej, a produkty w pierwszej kolejności będą wpływały na rynek polski. Dlatego minister Siekierski jasno powiedział, że na tego typu mechanizm zgodzić się nie może. Pytanie jeszcze do pani... I te rozmowy będą trwały. Do pani minister, czy zgadza, czy się nie zgadza? No rozumiem, minister się nie zgadza. De facto, drodzy państwo, Polska... Nie może się zgodzić? Nie zgadza się na tego typu system. Polskie, drodzy państwo, kończąc ten wątek, polskie władze, obecne władze de facto podtrzymują embargo wprowadzone jeszcze pod koniec rządów Prawa i Sprawiedliwości. Mam pytanie do pani minister Małgorzaty Paprockiej. Pani minister, czy to prawda, że pan prezydent planował, czy była planowana, czy była organizowana wizyta pana prezydenta na Ukrainie w ostatnich dniach i ona została odwołana? Panie redaktorze, pan prezydent jest w stałym kontakcie z panem prezydentem Zełenskim. Ja pytam bardzo konkretnie. I panie redaktorze, no nie odbyła się wizyta rocznicowa, natomiast to nie dlaczego zmienia... Dlaczego się nie odbyła? Panie redaktorze, nie mówię o fakcie, że pana prezydenta, w przeciwieństwie do pani von der Leyen czy innych przywódców europejskich, o których mówiliśmy, w Kijowie nie było. Było również pana premiera, Tuska. Natomiast nie jeśli pani pozwoli, ja słyszałem, że Ukraińcy cofnęli zaproszenie. Czy tak panie było? Panie redaktorze, nie mam wiedzy na ten temat. Natomiast to, co jest istotne z perspektywy sprawy rolne na poziomie unijnym, absolutnie są to kwestie dzisiaj ponadnarodowe. Tak jak pani poseł mówiła, to nie jest tylko kwestia Polski. U nas ona oczywiście jest niezwykle zaogniona, ale te regulacje muszą być wprowadzane z perspektywy Brukseli. Natomiast stanowisko pana prezydenta
co do wsparcia Ukrainy, jest absolutnie stałe i niezmienne. I w tym zakresie prezydent podejmuje cały szereg, cały czas działalności z wizytą na jutro planowaną na czele. Zresztą jak patrzymy z perspektywy tych ostatnich lat i działań podejmowanych, przypominam moment, w którym prezydent również chociażby był w Afryce, były rozmowy dotyczące transportu zboża, bo przecież taka była pierwotna koncepcja i tak ona powinna być prowadzona. Dziś jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Tak jak mówię, cieszy to, że wokół tego jest również konsensus na polskiej scenie politycznej, że te sprawy muszą być w taki, a nie inny sposób załatwione. Ale nie ma chyba konsensusu między Polską a Ukrainą. Drodzy Państwo, zmieńmy temat, przechodzimy do... Tylko, że to jest tego typu kwestia, że mamy wojnę na Ukrainie. Jest coś, co jest naszym żywotnym interesem narodowym. To są kwestie bezpieczeństwa. A my tutaj w jakichś drobnych kwestiach jakieś didaskalia wyszukujemy. Panie pośle, ale jakie didaskalia? A diabeł z Kremla po prostu macha ogonem nad tym wszystkim. Ale wie pan co, by nie być Moskowem, my tutaj siedzimy panie pośle, latem... Tak. Jestem, a tam ludzie giną. Pewna zgoda. Agresja w lutym, pan minister Sawicki mnie poprawi, czerwca bodaj 2022 roku, otwarcie rynku. Pełne. Wszyscy, którzy krytykowali... Z nadzieją, że to otwarcie obniży inflację w Europie. Wszyscy, którzy krytykowali to otwarcie, mówiąc, że to zagraża polskiemu rolnictwu, byli uznawani przez prezesa Kaczyńskiego za agentów Kremla, a potem dokonaliście nagłego zwrotu i wyście zamknęli granicę. Więc proszę mi nie mówić, że tutaj poruszamy tematy, jakby tracąc perspektywę tego, co jest ważne. Wydaje mi się, że nikt z nas nie traci perspektywy tego, co jest ważne, ale chodzi także o to, żeby nie antagonizować konkretnych dużych grup rolniczych, żeby nie zwracać ich przeciwko granicom. Przypomnijmy sobie, kto w sposób wyjątkowo agresywny rozpoczął jakby tę dyskusję i to tak od... I to w sposób właśnie nie taki wyważony, a rozgrzebując to wszystko. O kogo panu chodzi? O Michała Kołodziejczaka? O kogo panu chodzi? Oczywiście. Jest to osoba, która właśnie służyła do zaognienia stosunków polsko-ukraińskich. Drodzy państwo, przejdźmy do drugiego tematu, bardzo proszę. To jest siódmy dzień tygodnia w Radiu Z. Mamy spór w koalicji dotyczący aborcji. Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty oskarżył liderów Trzeciej Drogi o blokowanie ustaw liberalizujących aborcję. Szybko odpowiedział mu Szymon Hołownia, posłuchajmy. Mam już tego osobiście dość, a moje koleżanki i koledzy z klubu i z mojej formacji również. To jest, proszę pana, tak. Ktoś coś kiedyś obiecał. Tak jest. Ja nie będę brał na siebie... Formacja, którą ja reprezentuję jako jeden ze współprzewodniczących, ani formacja pani Biejat i Zandberga, nie będziemy brali na siebie to, że ustawy, które złożyliśmy pierwszego dnia w Sejmie, ustawy dotyczące prawa do własnego ciała tak naprawdę do 12 tygodnia aborcji oraz depenalizacji całego procesu aborcji, że blokuje Hołownia z Kosiniakiem. Włodku, mylisz się. Włodku, nie masz racji. Jeżeli miałbym powiedzieć to mocniej, bez owijania zwyczajowo w takich sytuacjach bawełnę, kłamie. Pan Tomasz Trela. Chciałbym zadać pytanie, kto tu kłamie, ale nie będę tak efeciarski. Chodzi o to, że Lewica ma swój projekt liberalizacji aborcji, która legalizuje przerywanie ciąży do 12 tygodnia. Ale byliście świadomi, z kim tworzycie koalicję. Byliście świadomi, że Kosiniak-Kamysz to jest twardy konserwatysta, Szymon Hołownia to jest człowiek, który był chyba dwa razy w nowicjacie, mało nie został zakonnikiem. Trudno powiedzieć, trudno zrozumieć wasze zaskoczenie, że macie koalicjantów, którzy nie chcą takiej liberalizacji. Nie do końca się zgodzę, dlatego że... Został zakonnikiem? Dlatego, że i w środowisku Polskiego Stronnictwa Ludowego, które znam dość długo, i w środowisku Polski 2050 są ludzie, którzy i są parlamentarzystki, parlamentarzyści, którzy by za taką ustawą zagłosowali. Natomiast problem jest inny. Problem jest taki, ja jestem osobiście dość mocno wkurzony na to, co robi pan marszałek Hołownia, dlatego że ja rozumiem te jego efektowne docinki w stylu programu rozrywkowego, natomiast to pan marszałek Hołownia powiedział pierwszy, z gabinetu marszałka wyjeżdża zamrażarka. Czyli że nie będzie przetrzymywał projektu poselskiego? Dwa numery druków. Pierwsze numery druków to właśnie były te ustawy, które prezentowały w nowej kadencji koleżanki z mojego klubu Lewicy. I myślę, że dzisiaj każdy... Myślę,
że dzisiaj każdy wie, że 15 października po pierwsze frekwencja, a po drugie poparcie było też dlatego, że była pełna mobilizacja kobiet i wiara w to, że my na serio zajmiemy się tym problemem. Nam chodzi o to, żebyśmy rozpoczęli na ten temat dyskusję w parlamencie, bo do tego się zobowiązywaliśmy w trakcie kampanii wyborczej, że wszystko będzie przy otwartej kurtynie, będzie transparentne, środowiska społeczne, trzeci sektor, środowiska kobiece będą mogły do parlamentu przyjść, zabrać głos i będzie dyskusja. Ja przecież nie mam pretensji do tego, że pan Władysław Kosiniak-Kamysz czy pan minister Sawicki ma taki pogląd. To jest ich sprawa i ich prawo. Ja mam pretensje o to, że pan Hołownia wpuścił na mównicę sejmową przedstawiciela pana Bąkiewicza, który obrażał wszystkich na prawo i lewo, a nie, do tej pory nie rozpoczął i nie wdrożył procedury dwóch projektów ustaw o sprawach aborcyjnych. I o to mam pretensje. I o tym będziemy mówić bardzo otwarcie, bo jeszcze raz podkreślę, my w umowie koalicyjnej nie mamy o tym zapisów. Ale też mamy takie ustalenia, że każde środowisko polityczne ma prawo i ma możliwość złożenia swoich propozycji i ma prawo oczekiwać, że o tych propozycjach będzie dyskusja. Bo ja się nie umawiałem z panem Hołownią na to, że on będzie marszałkiem w spodniach, a w niektórych sprawach będzie zachowywał się dokładnie tak jak pani marszałek Witek. I mówię to bardzo... Bez kwestii garderoby, bo to jest... Zaraz oddam panu głos panu posłowi Sawickiemu, ale pani Agnieszka Pomaska, dlatego że Platforma czy Koalicja Obywatelska ma swój projekt, który jest podobny do projektu Lewicy. Ja tylko dodam, że marszałek Hołownia twierdzi, że niczego nie przetrzymuje w zamrażarce, tylko czeka, jak projekty z różnych formacji spłyną. Nie tylko, ja to wyjaśnię, pozwoli bo pan. To pan poseł Trela Pani Agnieszka Pomaska. Nie oskarżam, tylko stwierdzam fakt. Pani Agnieszka Pomaska, Platforma. To ja powiem, jakie są fakty. 24 stycznia Koalicja Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, wprowadzający możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia i tam są też zapisy dotyczące szeroko rozumianej edukacji seksualnej. Ale skąd się to, w ogóle skąd się bierze dzisiaj ta dyskusja? Tej dyskusji być może byśmy nie mieli, gdyby nie to, że w 2015 roku, wtedy kiedy PiS wygrało wybory, zabrało dostęp do antykoncepcji awaryjnej bez recepty. Jednocześnie zabrało możliwość dofinansowania procedury in vitro dla tych, którzy chcą mieć dzieci, a nie mogą mieć dzieci. I doprowadziło do takiego stanu regulacje prawne, wykorzystując do tego ten pseudo-trybunał konstytucyjny, że kobiety zaczęły umierać na porodówkach, a setki tysięcy kobiet i mężczyzn, podkreślam, wyszło na ulicę w proteście. I dzisiaj akceptacja dla liberalizacji prawa aborcyjnego, w cudzysłowie dzięki wam, znaczy to jest dorobek PiSu, jest ogromna. Ponad 50% Polek i Polaków chce liberalizacji prawa aborcyjnego. Projekt ustawy jest. On jest teraz, on został wysłany do konsultacji. No takie są też wymogi do organizacji pozarządowych, do organizacji samorządowych i ja oczekuję, że niedługo będziemy w marcu, kwietniu nad tym projektem, nad innymi też oczywiście debatować i że wspólny projekt pójdzie do Senatu i tyle. I rzeczywiście tak jest, bo sama rozmawiam i myślę, że też niejednokrotnie pewnie w tym studiu były posłanki chociażby trzeciej drogi, które deklarowały, że ten projekt taki czy inny, ale liberalizujący prawo... połowa klubu. Pan tak Marek naprawdę. Sawicki jako przedstawiciel konserwatystów PSL-u trzeciej drogi. Co tu się nie zgadza pańskim zdaniem? Otóż nie zgadza się to, że zaapeluję do pana marszałka Włodzimierza Czarzastego w Łotku. Nie rozumiem, dlaczego masz pretensje i żale o to, na co żeśmy się nie umawiali. Ani razu nie umawiałem się z marszałkiem Czarzastym na kwestię liberalizacji aborcji. To jest jedno. Ale nie, chwileczkę, Czarzastemu, panie ministrze. Panie ministrze, chwileczkę. Dajcie mi skończyć. Ale ja daję panu skończyć, ja muszę prostować, no bo Czarzastemu chodzi o to, żeby pracę nad tą ustawą dokładnie, zaczęły. To jest zasadnicza różnica. No i właśnie do tego chciałem zmierzać. I tutaj pan poseł Trela oskarża marszałka Hołownię, a problem polega na tym, że wasz projekt nie był projektem kompletnym. I że dopiero teraz dołączyliście do niego potrzebne załączniki, potrzebne dokumenty,
które, których żądała Kancelaria Sejmu. Więc jak żeście złożyli niekompletny wniosek, to nie miejcie pretensji, że nie jest procedowany. Platforma złożyła kompletny wniosek i marszałek Sejmu mówi, że nie widzi żadnego problemu, że w najbliższym czasie wszystkie projekty, które zostały prawidłowo złożone, były skierowane do komisji. Ale jeśli Lewica już w tej chwili poprawiła swój projekt, chcecie, będziecie go mieli na następnym posiedzeniu i go przeprocedujcie. Jeszcze pan będzie mógł zabrać... I go naprawdę przeprocedujcie. Tylko ja was ostrzegam przed jednym, bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o liberalizację aborcji, wcale wam nie zależy na tym, żeby ją przeprowadzić, tylko żeby nią grać. Nie muszę protestować. Panie pośle, ja byłem cierpliwy. Pan Marek Sawicki kończy, pan odpowiada. Ja byłem cierpliwy. Panowie, przestańcie. Pan Marek Sawicki kończy, bardzo proszę. Ja mam prośbę do Lewicy i do pana Treli. Przestańcie kombinować. Wiecie o tym doskonale, że nie macie większości parlamentarnej do uchwalenia. I jeśli my wam proponujemy powrót do kompromisu aborcyjnego, to zróbmy to. Wy tego nie chcecie zrobić. Jeśli mówimy wam o referendum, pod którym wyście zbierali podpisy i chcieliście tego referendum aborcyjnego, dzisiaj mówicie, że ono jest niemożliwe. Wy też tego nie chcecie. No więc zróbcie Chwileczkę, ja tylko wyjaśnię, jeśli pan pozwoli, pan Marek Sawicki, bo rzeczywiście, drodzy państwo, Trzecia Droga złożyła swój projekt dotyczący liberalizacji ustawy aborcyjnej, ale on przywraca... Jeszcze jeden. Panie pośle, chwileczkę. Dwa. Powiem o wszystkim. Który przywraca tak zwany kompromis aborcyjny, czyli cofa nas do tej sytuacji sprzed orzeczenia Trybunału w 2020 roku. Czyli będzie można dokonywać aborcji także w przypadku ciężkich uszkodzeń płodu i jednocześnie Trzecia Droga zapisała tam refundację środków antykoncepcyjnych. No w drugim projekcie. Jedno zdanie Tomasz Trela, bo mam jeszcze jeden temat, który jest w tym związany. Panie ministrze, z wielkim szacunkiem do pana, pan wie, jakie ja mam zdanie na pana temat, pana dorobku i wiedzy, natomiast nie pozwolę w imieniu Polek, które w setkach tysięcy wychodziło na ulice polskich miast, żeby pan używał takich sformułowań, że my jako Lewica czymś gramy. Nie. Prawa człowieka to nie jest gra. Panowie, pogodzę was. Boi się pan zagłosować przeciw? Oczywiście, że nie boję się. Głosowałem i będę głosował przeciw. Jeśli panowie pozwolą, bo tutaj się boi, nie wie. Odnieśmy się do przedstawicieli, czy pani minister, przedstawicielki. Tym zdaniem pan potwierdził to, co ja powiedziałem. Nie, absolutnie nie. To było nasze zobowiązanie z kampanii wyborczej. Nie bawimy się w grę, czy je na wierzchu. Bardzo proszę. Przyszło nowe. Drodzy państwo. Ciekawa debata będzie się pokłóciło. Drodzy państwo. A gospodarka leży. Drodzy państwo, Lewica zawsze miała... PiS rządził 8 lat. Drodzy państwo, Lewica rzeczywiście zawsze miała postulaty liberalizacji prawa, ale Trzecia Droga zwraca uwagę na to, że prezydent Andrzej Duda nie zgodzi się na liberalizację ustawy aborcyjną. W tym sensie uważa, że to jest element gry. Mamy próbkę, dlatego że koalicja przyjęła projekt ustawy o dostępności bez recepty tak zwanej tabletki dzień po. Czyli antykoncepcja. Zaraz panu oddam głos, albo najpierw go zabiorę. Jest pan w tym programie zaraz, w tym obszarze także. A więc koalicja przyjęła projekt zniesienia recept na tak zwane tabletki dzień po. To jest antykoncepcja awaryjna, która blokuje zapłodnienie, a więc także ciąże. Do tej pory ta tabletka była dostępna, ale na receptę. Od 2017 roku za rządu Prawa i Sprawiedliwości te recepty zostały wprowadzone. Teraz według projektu przyjętego przez Sejm recepta nie będzie potrzebna, a preparat będą mogły kupić nawet 15-latki. Tak, pan Marek Sawicki był przeciw. A mimo to przeszło. Siedmioro posłów. Dokładnie. Siedmioro posłów. Drodzy państwo, chwileczkę. Posłuchajmy prezydenta, bo finalnie ta ustawa trafi do prezydenta i to ja będzie próbka. Ja się cieszę, że wy się cieszycie. Pan prezydent, bardzo proszę. Ja na prośbę, na żądanie, na wnioski składane tutaj przez specjalistów z zakresu dermatologii zgłaszałem i jako projekt prezydencki została uchwalona ustawa, która ogranicza dostęp do solariów osobom poniżej 18 roku życia. Czyli? Do solariów, nie do bomby hormonalnej, jaką jest ta pigułka. To jest bomba hormonalna? No jest. Czyli rozumiem, że pan tej ustawy nie podpisze, jeśli przejdzie przez Senat, a wszystko na to wskazuje, że tak. No, ja oczywiście jak zawsze powiem tak, każdą ustawę rozważę w momencie, kiedy ta ustawa trafi na moje biurko. Ta ustawa jeszcze idzie do Senatu, ale powiem tak. Ta pigułka dzisiaj jest dostępna. Przecież to nie jest tak, że tej pigułki w Polsce chodzi nie ma. Chodzi o pigułkę bez recepty. No więc dzisiaj jest to pod kontrolą.
A tu chodzi o to, żeby to było bez kontroli. Pani Małgorzata Paprocka, to porównanie z solariami, ja mam z tym pewien problem, no ale rozumiem, że to sugestia pana prezydenta, że jeżeli solaria są zakazane, to co dopiero tabletki, które blokują ciążę. Tylko, że przypominam, że w Polsce, czy się to komuś podoba, czy nie, pewnie konserwatystom nie, ale wiek legalnego uprawiania seksu to jest 15 lat. W związku z tym projekt tak zapisano 15 lat właśnie dlatego, pani Małgorzata Paprocka. Panie redaktorze, no tutaj pan prezydent mówił o kwestii dostępności solariów ze względów zdrowotnych, ale przecież granica 18 lat, granica pełnoletności. To nie tylko jest ta ustawa, ale cały szereg, innych regulacji. Natomiast trzeba na dwie rzeczy zwrócić uwagę. Ustawa dzisiaj procedowana jest szalenie nieprecyzyjna, ponieważ wbrew temu, co państwo mówią w debacie publicznej, ten wiek będzie wprowadzony rozporządzeniem. Więc jaki on dzisiaj będzie, trudno powiedzieć. No można z wypowiedzi państwa wnioskować, że będzie to 15 lat. Natomiast dla świadczeń zdrowotnych granicą jest lat 16, kiedy i dziecko musi wyrazić zgodę i rodzic musi wyrazić zgodę. Mamy gwarancje konstytucyjne dla rodziców, mamy gwarancje dotyczące zdrowia i te kwestie pan prezydent będzie brał pod uwagę. Chodzi o ten okres 15-18. Bo ten okres tutaj jest... Żebym dobrze zrozumiał, jeżeli... Pani Katarzyna Sójka, jeśli pani pozwoli. Pani minister zdrowia była z Prawa i Sprawiedliwości, Katarzyna Sójka, prezentowała w Sejmie projekt, żeby podwyższyć ten wiek tego leku bez recepty do lat 18. Była taka propozycja. I była jedną, jedyną z klubu PiSu, która się wstrzymała od głosu, nie głosowała przeciwko. Czy gdyby był tam wiek 18 lat, to prezydent podpisałby ten dokument? Panie redaktorze, na pewno odpadłoby bardzo dużo wątpliwości w tym zakresie. Tak jak mówię, nie bez kozery przywołałam przepisy dzisiaj obowiązujące dotyczące zgody pacjenta w wieku lat 16, to są przepisy dotyczące ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta, więc wprowadzają państwo bardzo istotny wyłom. Ja oczywiście jestem świadoma przepisów kodeksu karnego, ale tutaj nie mówimy tylko o zgodzie, o legalności, nielegalności samego współżycia, ale o skutkach zdrowotnych, prawach rodziców również. I te kwestie pan prezydent będzie brał wszystkie pod uwagę. Panie redaktorze, sekundkę, bo państwo tu wszyscy mieli po 10 minut na wypowiedź. Natomiast wracając do kwestii jeszcze na chwilę, aborcyjnej. Dyskutują państwo o tym, dzięki Bogu, czwarty miesiąc. Widać, że nie ma wokół tego tematu absolutnie żadnego konsensusu. Jest przesuwane pierwsze czytanie wszystkich projektów. Bardzo chętnie część sceny politycznej mówi, że nie ma sensu pracy, bo prezydent i tak tego nie podpisze. Ale dzisiaj widać, że przede wszystkim nie ma 231 głosów, aby to prawo uchwalić. No, ale i bardzo mnie rozbawiła wypowiedź pana. Dzień po, bardzo zebrała mnie... się większość. Panie redaktorze, nikomu pan nie przerywa w połowie zdania, więc mam ogromną prośbę, żeby pan mi pozwolił jedno zdanie dokończyć. Bardzo mnie ubawiła wypowiedź pana posła Treli, że państwo swoim wyborcom obiecywaliście debatę w parlamencie. Nie, tego nie powiedziałem. Powiedział pan to dosłownie parę minut temu, że pan obiecywał debatę. Państwo szli z jasnymi postulatami, ale wiadomym było, że będzie taki, a nie inny układ koalicyjny. Mam wrażenie, że wszystkim dzisiaj zależy na tym, aby tę debatę prowadzić, bo ona oczywiście angażuje opinię publiczną, angażuje media, tylko brutalna prawda jest taka, że przez dwa miesiące zechcieliście państwo pięć ustaw uchwalić. Czy pan prezydent byłby gotowy zaakceptować projekt, który idzie w kierunku tego, co proponuje Trzecia Droga, czyli przywrócenie tak zwanego kompromisu aborcyjnego sprzed 2020 roku? Panie redaktorze, dzisiaj nie mamy tekstu ustawy do rozmowy. Mamy projekty, które są absolutnie skrajne, ale są absolutnie skrajne. Będą przedmiotem jakichś uzgodnień politycznych, o ile w ogóle rozpoczną państwo nad nimi pracę. Myślę, panie redaktorze, że jeszcze będzie możliwość dyskusji na ten temat w kolejnych tygodniach. Pan prezydent nikogo nie wprowadzał w błąd co do swoich poglądów w tej sprawie. Dwa razy wygrywał wybory z jasnym stanowiskiem w tej sprawie. Natomiast w przeciwieństwie do projektów, tu szczególnie projektu Platformy Obywatelskiej, na pewno pan prezydent będzie brał pod uwagę również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku, nad którym państwo absolutnie milczycie i przechodzicie do porządku dziennego. Pan Karol Karski, bardzo proszę. Znaczy, no, jest to bardzo eklektyczna koalicja. Jedyne, co dobrze państwu wychodzi, to kłócenie się. Oczywiście ulubionym państwa zajęciem jest kłócenie się z PiS-em, ale wygląda na to, że potraficie również między sobą. Rzeczywiście, no, pięć ustaw w dwa miesiące to stosunkowo niewiele. To jest, jak już ktoś tutaj dzisiaj powiedział, no, gonienie króliczka. Tak? No, nie ma 231 głosów za tymi rozwiązaniami. No i teraz wylewacie
państwo emocje tutaj na siebie. Więc... No, ale ja zwrócę uwagę na to, że... Agnieszka Pomaska, potem pan poseł Trela. Jeśli już rozmawiamy o ilości ustaw, no ja sobie przypominam, że rzeczywiście jak wygraliście wybory, to była duża gorączka legislacyjna po to, żeby... Ale pani poseł, nie rozmawiajmy o liczbie ustaw, bo to jakby to nie świadczy o... Ale również pani poseł wprowadzić obietnice wyborcze, na przykład obniżyć wiek emerytalny. I wprowadzamy pierwszą ustawą, która została... No dobrze, sześć chcieliście jeszcze wiatraki przepchnąć na lewo, ale się nie udało. Pierwsza, która została wprowadzona w życie w trybie ekspresowym, to jest chociażby refundacja vitro. W ogóle ja nie pan bardzo Pan prezydent rozumiem. Podpisał tę ustawę. I pan prezydent podpisał. I my będziemy iść swoim torem, no bo z jednej strony pan prezydent mówi o bombie hormonalnej, a pani minister mówi o tym, że problemem jest wiek. Więc jak rozumiem, sama kancelaria prezydenta nie ma jednolitego stanowiska. Nie, pani poseł, przepraszam, panie redaktorze, poproszę jedno zdanie. Jedno zdanie, ale to jedno zdanie. Pani minister Paprocka. Zaraz pani oddam głos, pani poseł. Pani poseł, no bo to jest pytanie, czy jako rodzice chcielibyśmy, aby dzieci w wieku 15-18 taki lek stosowały bez żadnej pani kontroli. Chciała, to jest pytanie do rodziców, ponieważ jasnym jest, jest pytanie o badania lekarskie i o fakty, i pani o rozmowę o wskazaniach medycznych i o tym, czy taki lek powinien pani być stosowany z jakąś dużą częstotliwością. Pani i to jest pani poseł, ja powiem konkretne pani pytanie. Minister, ja powiem, jak minister. To dzisiaj wygląda? Jak wygląda dzisiaj dostęp do antykoncepcji awaryjnej? Recepty można zdobyć bez problemu, pod warunkiem, że ma się pieniądze. I te wszystkie ograniczenia ustawy, które wprowadzaliście, zabieraliście prawo kobiet do decydowania o sobie, sprawiły, że po prostu pewne świadczenia są tylko dla bogatych. I to ułatwienie w dostępie do antykoncepcji awaryjnej, a zwrócę uwagę na to, że jesteśmy jedynym krajem, razem z Węgrami, jedyne dwa kraje, gdzie potrzeba recepty, to jest właśnie Polska i Węgry. On będzie refundowany, pani poseł, ten lek? My tu... Za receptę trzeba zapłacić, a lek będzie za darmo. Dostępie bez. I my po prostu dajemy kobietom. Mogę. Ostatnie zdanie Tomasz Trela, bardzo proszę. To ja powiem tylko i wyłącznie o to chodzi. To ja powiem tylko. O zaufanie do kobiet. To ja powiem tylko jedno i zwrócę się do pana posła Sawickiego. Pan poseł Sawicki i grupa 7 parlamentarzystów była przeciw tej tabletce, a ta ustawa została przegłosowana. I tak powinniśmy głosować w sprawie liberalizacji prawa. Pani Agnieszka Pomaska, pani Małgorzata Paprocka, pan Karol Kaski, pan Tomasz Trela, pan Marek Kompletny. Jest kompletny. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pytania, których nie boimy się zadać. Odpowiedzi, które mają znaczenie. I tematy, którymi żyje cała Polska. To był 7 dzień tygodnia w Radiu Z. Powtórkę obejrzyj w onet.pl, na radioz.pl i posłuchaj w Radiu Z.